Irak ma piękne, wieloetniczne i wieloreligijne społeczeństwo. Po okresie wojny i po, jak pan to nazywa, okresie okupacji, podjęliście jako państwo historyczny projekt podziału władzy między wszystkie te grupy społeczne. A jak to wygląda w przypadku najwyższego organu kontroli Iraku? Czy o pracy w pana instytucji decyduje pochodzenie etniczne, decyduje przynależność religijna? Czy może o zatrudnieniu decydują inne czynniki, związane bardziej z wykształceniem, przygotowaniem do wykonywania zawodu? هو الظاهرة التعددية هذه ظاهرة طبيعية في أي مجتمع. هو في العراق يبدو Na أنها pewno w ظاهرة większości الظروف społeczeństw لأنها mamy do czynienia تقتضي. z jakąś formą أنا pluralizmu, أعتقد في wielości. بولونيا أيضا To موجودة وفي naturalne. أوروبا تعلمون أن Ale rzeczywiście w العالم Iraku الدول zjawisko هي to jest jeszcze مكونة من bardziej أصول widoczne. وعروق وأيضا Jak wiadomo, nasze قواعد społeczeństwo دينية składa się z مختلفة. wielu nacji i في odłamów العراق religijnych. Z استخدمت przykrością هذه muszę stwierdzić, خاصة ما że بعد zostało الاحتلال to wykorzystane do osłabienia لمزيد من naszego إضعاف kraju. العراق Zatrudnianie osób ze وبالتالي względu na pochodzenie أصبحت etniczne stało się w ظاهرة Iraku طائفية ظاهرة zjawiskiem سياسية politycznym. Było ومحاولة praktykowane ضغط celowo, المجتمع by إلى هذه الظاهرة wzniecić w هي محاولة społeczeństwie مرفوضة تماما konflikt między poszczególnymi المجتمع grupami. العراقي هنالك تعددية Wie في pan, الطوائف są różne وبالتالي poglądy فهناك na أيضا temat grup etnicznych. اختلاف Zdaję أو sobie sprawę, że kiedy تباين ktoś في patrzy na الموقف nas من z هذه زewnątrz, التعددية może ولكن widzieć من kraj الناحية السلوك podzielony, المجتمعي a ten podział jest فطبيعة wzmocniony التركيبة dodatkowo العراقية هي podziałem na طبيعة prowincje. بالأصل Ale niech mi فوق pan طائفية uwierzy, że يعني świadomość قد narodu يتصور irackiego خارج przekracza te العراق أن podziały. هنالك ما يشبه Jeśli jakaś الاعتماد grupa على etniczna الطوائف narażona وفق jest na niebezpieczeństwo, الأقليات na طبعا هذا dyskryminację, غير موجود to w تماما odczuciu większości z nas ما يتعرض dotyczy له to nie تلك الأقليات tej هي grupy, بالضبط ما يتعرض له ale كل całego narodu الطوائف irackiego. المجتمعية في العراق Chcemy, by w przyszłości w نعتقد administracji أن المشروع publicznej القادم nigdzie nie miało هو znaczenia, مشروع jakiego إطلاق ktoś jest طائفي عموما wyznania i z jakiej grupy etnicznej الذي لا pochodzi. يعتمد على بناء Jest to plan طائفة أو ogólnonarodowy. دينية أو ديانة واحدة Tak już وإنما هو jest z مشروع وطني kryteriami, عراقي. według których zatrudniamy w بالنسبة naszym لعملنا في Urzędzie الديوان الوطني Kontrolerów. المالية نحن Konkurs نعلن ogłaszamy w الوظائف telewizji. العامة في التلفزيون Podstawowym warunkiem przyjęcia do pracy jest wykształcenie w ونضع konkretnej شرط التحصيل specjalizacji. الدراسي فقط Następnie باختصاص profesorowie i وتجري specjaliści przeprowadzają مقابلات wywiad z من قبل kandydatem. فرق عمل نشرف فيها Osoba taka أساتذة musi zdać egzamin الإنشائيين كأعلى pisemny, الخبراء a jeszcze w kolejnym ثم etapie staje przed تؤدى komisją, która امتحانات kwalifikuje تحليلية لهذا kandydata do pracy w وتشكل izbie. لجان أيضا Jestem ويتم dumny z tej الاختيار على procedury أساسها. zatrudniania w بالحقيقة najwyższym ربما organie kontroli Iraku, وأنا أفخر بهذا ponieważ to odzwierciedlenie ليس zmian, مبالغة jakie أن أفخر zachodzą w بهذا całym أن irackim ديوان الوطني المالية społeczeństwie. هو W نموذج izbie nie ما dla nas للشعب żadnego العراقي znaczenia, بشكل تفصيلي jakiej dana osoba jest ولا يوجد narodowości لديه czy اهتمام jakiego jest wyznania. طائفي أو عنصري أو قومي Zgodnie z zasadą بعيد عن rzetelności, العراق kandydat do pracy w irackim والديوان الوطني najwyższym المالية organie الموجود في kontroli الدستور هو سلطة musi być اتحادية على bezpartyjny مستوى i العراق niezależny. وما I يتم dotyczy to تعيينه też من oczywiście prezesa شباب tej الرقباء instytucji. في المحافظات هو في ضوء الحاجة الفعلية إلى Ewentualne تقديم هذه podporządkowanie الخطوات jakimkolwiek grupom مختلفة التنظيم. zewnętrznym czy wewnętrznym byłoby نعتقد أن równoznaczne z العمل brakiem الرقابي إذا ابتعد kwalifikacji عن i المهنية rzetelności. وبأية طريقة A czego oczekuje pan od współpracy z Polską Najwyższą Izbą Kontroli? Czy szkolenia dla kontrolerów z Iraku, które odbywają się w Polsce, są dla was przydatne, wartościowe? نعتقد أن بولونيا مرت بظروف مشابهة Myślę, że Polska بالركنية من przechodziła ناحية w okresie اقتصادية وطريقة transformacji przez إدارة takie same الاقتصاد. problemy od نعتقد strony أن بولونيا في ekonomicznej بعض i المراحل مرت administracyjnej, بفساد مالي jakie my وإداري przechodzimy teraz. أعتقد لم يكن هينا. Przypuszczam, że w polskiej في نفس administracji الوقت państwowej نعتقد أن zjawisko الجهاز korupcji الرقابي kiedyś było البولوني كان bardzo ناجحا في rozpowszechnione, تصديه لهذه ale المشاكل potrafiliście je okiełznać, ومن także خلال przy الجهاز udziale الرقابي Najwyższej Izby نحاول أن Kontroli. نوثق I tego علاقاتنا مع chcielibyśmy się od was الأجهزة nauczyć. الرقابية في أوروبا Kursy czy الجميع. szkolenia to jedno, ale my التدريب هو potrzebujemy واحدة konkretnego من mechanizmu المسائل działania التي w نحتاج. okresie زمان, نحتاج transformacji. أيضا إلى توسيع Dlatego serdeczne معرفة przyjęcie naszej إجرائية delegacji عمل właśnie الجهاز przez stronę polską ومرحلة التغيير dużo dla نas ومراقبته znaczy. وحفاظه على المال العام وإلى Tym آخره. bardziej, że chcemy szkolić naszych نحاول أن pracowników również poprzez kontakty نوثق koleżeńskie فرص z audytorami z innych إذا أتيحت państw. لنا طبعا وتم Wie تهيئة pan, الفرص te ożywione لرعاية بعض kontakty między موظفينا naszymi instytucjami, أكاديميا porozumienie o بالامتياز أولئك współpracy, które عمل كبير podpisaliśmy, نعقده to على szkolenie dla هذه naszych العلاقة kontrolerów jeszcze ومجرد 10 وجودنا lat temu ومجرد هذا الترحيب byłoby to وهذا po التفاهم prostu المشترك nie do هو pomyślenia. إنجاز أعتقد كان صعب قبل 10 سنوات.
Stoi pan na czele najwyższego organu kontroli Iraku w niezwykłym momencie historycznym. Stąd na koniec moje pytanie, jak pan wymarzył sobie ten urząd? O jakim urzędzie kontroli pan myśli, gdy wyobrazi go pan sobie za 10-15 lat? Od zera zaczynaliśmy w roku 2004. Teraz warunki są dużo lepsze od tych z początków naszej pracy. Obecnie istnieją instytucje kontrolne w każdej prowincji. Nasi urzędnicy przestrzegają przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej. Nasze cele są jasno określone. Jako Izba, trudny okres mamy już za sobą. A o jakim urzędzie marzę? O takim, w którym wszyscy kontrolerzy wydają rzetelne opinie i są wykształceni. Już teraz 80% naszych pracowników ma wykształcenie na poziomie licencjata. Kadra posiadająca wykształcenie wyższe liczy około 150 osób. Moim marzeniem jest, aby pewnego dnia osoby te stanęły na czele Izby. Do pewnego stopnia udało nam się odbudować struktury państwa. Mam nadzieję, że w kolejnych etapach naszej pracy będziemy odnosić sukcesy i obędzie się bez większych porażek. Bardzo dziękuję.